Monika, wyglądasz przepięknie. Muszę zapytać, skąd ta kreacja? To jest kreacja naszej grupy muzycznej Rising Stars. Projektantem jest Konrad Bikowski, twórca Rising Stars Rewia. Występujemy w Polsce i za granicą. I tak właśnie sobie występujemy w takich przepięknych, fajnych rzeczach od Konrada. To ja muszę się zapytać, co teraz robisz właśnie? Gdzie jeździsz? Co pokazujesz? Wiesz co, głównie teraz śpiewam, wydaję dużo muzyki za granicą, z sukcesami. Gram na Ibizie, gram w Polsce, gram w Hiszpanii, gram w klubach. Jest to mój absolutnie, wiesz, mój konik, którego, wiesz, no to jest coś, co bardzo kocham. Jeśli oczywiście będzie sytuacja taka, że będę musiała wrócić do grania, oczywiście, że wrócę, bo też kocham, więc to się mówi wash and go, tak? Dwa w jednym. A co jeszcze planujesz? Co byś chciała jeszcze zrobić? Masz jakieś takie dalekie plany? Oczywiście, że mam dalekie plany też. Oczywiście, wiesz, ja zawsze mówiłam, że dostanę kiedyś nagrodę Grammy i ją dostanę, bo to, wiesz, wydaje dużo za granicą, to jest moim pobożne marzenie oczywiście, ale wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś cel, fokus. Pracuję z zagranicznymi producentami. Słuchaj, a wiadomo, nigdy nie wiadomo, a może któregoś dnia nagram takiego zajebistego hita, wiesz, że The Grammy Awards goes to MoJay. Tego sobie życzę. Ja też ci tego bardzo, bardzo życzę. Popatrzcie, dziękuję. Mamy to. Dziękuję. Bo miałam zrobić wszystkie. Thank you.